Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, jak zarejestrować się do VAT krajowego i unijnego przez zmianę danych we wpisie w CEIDG. Wybieramy zmianę danych, rozpocznij. Logujemy się na swoje konto z wykorzystaniem profilu zaufanego, podajemy login i hasło lub wykorzystujemy bankowość elektroniczną. Zaznaczamy, że chcemy tylko edytować wpis i podajemy datę powstania takiej zmiany. Następnie zaznaczamy, że chcemy złożyć formularz rejestracyjny VAT-R. Potwierdzamy nasz adres zamieszkania. Wskazujemy, gdzie jesteśmy ubezpieczeni, z jaką datą. Nie chcemy wysłać zgłoszenia do ZUS. Potwierdzamy nasz urząd skarbowy i chcemy dokonać rejestracji podatnika VAT. Nie chcemy korzystać ze zwolnienia z VAT, ponieważ chcemy się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni. Podajemy imię ojca i imię matki. Następnie wskazujemy, z jakiego tytułu chcemy zarejestrować się do VAT. Jeśli obligatoryjnie musimy zarejestrować się do VAT, bo na przykład świadczymy usługi doradcze lub przekroczymy limit 200 tysięcy złotych rocznie, to zaznaczamy drugi checkbox, a jeżeli rejestrujemy się do VAT dobrowolnie, zaznaczamy piąty checkbox. Zaznaczamy, od kiedy mamy być zarejestrowani do VAT. Nie wybieramy kasowej metody rozliczenia VAT. I nie dotyczą nas szczególne procedury. Możemy dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wybieramy pierwszy checkbox. Wskazujemy datę, od kiedy chcemy być zarejestrowani do transakcji unijnych. Zaznaczamy, że będziemy składać miesięczne deklaracje rozliczeniowe i wskazujemy miesiąc, który pierwszy rozliczymy jako podatnicy VAT czynni. Podajemy nasz numer telefonu. Urząd Skarbowy zapewne zadzwoni, poprosi nas o tytuł prawny do lokalu i oświadczenie, czym zajmuje się nasza firma. Nie chcemy otrzymać potwierdzenia rejestracji do VAT. Wybranie pierwszego checkboxa oznacza opłatę 170 zł. Potwierdzamy, że dane są prawdziwe i wniosek jest gotowy do wysłania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.